Proszę Państwa, ja poprosiłem o wodę, ale winko nam nalali. Bo jak pijemy wodę na scenie, siadaj Wojtku, to nie wiadomo, czy woda, czy jakąś gorzałeczkę. Proszę Państwa, ja chciałem kilka słów introduction, jak mówią Francuzi, takiego wstępu. Dlatego, że mówimy sobie Wojtek Mrozek, orkiestra, Wojtek Mrozek wychodzi, a gra na klarnecie. Ale ja chciałem powiedzieć, kto to jest ten pan Wojtek Mrozek. Po pierwsze, ma tytuł naukowy, co się wśród muzyków, tylko tych, którzy się zajmują pracą dydaktyczną, często zdarza, ale muzyków praktykujących nie tak często się zdarza właśnie mieć tytuł naukowy doktor nauk muzycznych. Proszę Państwa, no muszę powiedzieć, że jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Ja sobie tutaj wydrukowałem to wszystko, co jest w Wikipedii, ale to ja bym miał na 4 godziny. I jest absolwentem też takiej wyższej szkoły muzycznej, która się nazywa Hochschule für Musik. In München. Jawohl. Tak, jawohl. Mało tego. Muszę Państwu powiedzieć, że kupuję już sobie trzecią szafę w Ikei na odznaczenia i ordery. Ale mówiąc poważnie, to naprawdę, jakbyście Państwo przeczytali tutaj te dwie strony, chociaż w tym w Wikipedii, to pełne są różnych odznaczeń. To znaczy, że rzeczywiście poznali się na panu Wojtku Mrozku w świecie i prowadzi taką praktykę muzyczną, która nie jest powszechna. Muzyk się uczy i później jego ambicją jest grać poważnie muzykę, filharmonii, czasem dociera tylko do naprawdę promila publiczności. A pan Wojtek Mrozek jest muzykiem, który od lat, od 90. wczesnych lat miałeś kontakt z tymi pierwszymi koncertami, tak? Właściwie tak, 1990. Wcześniej było w Polsce, kiedy byłem na studiach w Warszawie, a potem było to już w Niemczech, tak. I zaczął uprawiać muzykę taką, że dociera do całej masy ludzi, koncertuje na wszystkich kontynentach. Oprócz Mongolii i Syberii. No tak, ale Azja była, tak? Także no to jest godne podziwu, to jest coś fantastycznego i wszędzie albo gra na klarnecie solowe partie przez długi czas, albo bo jest wirtuozem klarnetu, bardzo cenionym w świecie i jest dyrygentem, aranżerem, kompozytorem i jeszcze producentem. Producentem. A właśnie, producentem. Powiedz coś na ten temat. Co to znaczy producent? To znaczy wyprodukować takie przedstawienie jak to. Za chwilę masz inne, tam The King of Jazz, tak? Czy The King of Swing. The King of Swing, tak. No. Co to znaczy wyprodukować? Osoba, która chce być producentem, musi dojrzeć do tego, by w ogóle być producentem, ponieważ producent ma jakby wgląd na cały kształt produkcji, którą w jakimś tam momencie tworzy, prawda? Jeśli robimy na przykład produkcję wiedeńską, no to trzeba wybrać repertuar. Jeśli jest to mieszana produkcja, no to jeszcze trudniejsze zadanie, bo trzeba go dobrać tak, żeby pierwsza część wiedeńska była zadowalająca i dla artystów, i dla publiczności. W drugiej jest dokładnie to samo. Więc najpierw program, potem jeśli nie ma materiałów, no to trzeba je, prawda, napisać. Potem trzeba dobrać odpowiednie głosy, czyli artystów dobrać odpowiednio, żeby pieśni, arie, szlagiery, które się wybrało, dobrze zabrzmiały w wykonaniu tych artystów, których, prawda, proponuje. Stąd częste i długie poszukiwania świetnych głosów, świetnych solistów, różnych artystów, z niektórymi się przyjaźnimy, więc powtarzamy produkcje, czy tworzymy nowe produkcje, bo do tego dochodzą jeszcze inne logistyczne rzeczy, no jest tego całe mnóstwo, więc trzeba dojrzeć, żeby zacząć po prostu produkować, czy to koncert, czy jakąś produkcję musicalową, czy nawet płytę, tak? Jako solista zawsze byłem zależny od tego, czy mnie dyrektor filharmonii zaprosi albo dyrygent zaprosi na koncert, narzucając jakby repertuar, a ja jestem bardzo osobą bardzo niezależną, ja nie lubię, jak ktoś mi coś narzuca, w związku z czym produkcja daje mi to, że to ja mogę narzucić innym, co ja chcę, prawda? Także na długiej drodze poszukiwań daje mi dużo wolności i dużo możliwości. Ale ja zadałem pytanie przy obiedzie Wojtkowi, jak to jest, bo on mówi, koncertuje w Ameryce Południowej, w Stanach, w Afryce Południowej i tak dalej. To jak to jest? Muzyk taki tu w Polsce nazywa się Mrozek, żebyś jeszcze się nazywał Mrożek. To cię znają tam gdzieś, tak? Ale teraz tutaj, gdzie tam w Afryce Południowej cię znają? Jak to jest, że cię zapraszają, żebyś przyjechał i mało tego, ten twój program zrobić z tamtą orkiestrą południowoafrykańską, tak?
To znaczy, to jest, droga jest tylko jedna. Trzeba być na tyle atrakcyjnym artystą czy solistą, którego zaproszą do współpracy agencje z tamtego rynku. Ja mam na przykład agencję w Stanach Zjednoczonych, która właśnie wysyła mnie na różne kontynenty, do różnych państw. Ale oni czym się kierują? Opinią o tobie, tak? Oni mnie znaleźli na jakimś festiwalu, potem podszedł właśnie do mnie agent i zapytał, czy chciałbym z nimi współpracować. Powiedziałem, że zastanowię się, no i tak się zaczęło. I przysłali mi pierwsze 6 kontraktów, no to ja grzecznie zapytałem, który mogę wybrać, a oni powiedzieli, najlepiej wszystkie 6. Proszę Państwa, ja zapoznałem się z Wojtkiem Roskiem już jakieś 8 lat temu. Tych programów ma dużo już tu. Konferencjer zespołu zapowiadał 2 inne, które będą w Warszawie tylko, więc on dużo ma tych zespołów i dużo programów. Jak to się dzieje? Ja nie mogę wyjść z podziwu, że na świecie wiedzą, że jest taki dyrygent, taki aranżer, taki człowiek muzyki i jeszcze do tego klarnecista o światowej sławie. Już no przede wszystkim tak, klarnecista. I to działa, tak? To jedziesz działa. Tam i co? Orkiestra jest gotowa? Wygląda to w ten sposób, że jeżeli już mam kontrakt i na przykład wysyłają mnie, nie wiem, na 3 miesiące, co trzeci dzień gdzieś naprawdę lecę w inne miejsce. Najczęściej mam w hotelu, w pokoju już list, kiedy jest próba, kto mnie odbierze na próbę, jadę na próbę. Wcześniej wysyłam materiały, agencja kopiuje te materiały, wysyła do orkiestr, one się przygotowują i nasza próba właściwie na jedną produkcję trwa 3 godziny. Oni są świetnie przygotowani, robimy 3-godzinną próbę, potem jest soundcheck 2 godziny i jest koncert. Ja tego nie mogę zrozumieć. Ja pytałem i kiedyś... w każdym miejscu z inną orkiestrą. Krzysztofa Pendereckiego kiedyś spytałem, jak to jest, pan jedzie gdzieś tam do Korei i ma pan koncert. A on mówi, a mnie wystarczy 1 godzina na próbę, no z orkiestrą. No mi też wystarczy 1 godzina, ale nie zawsze muzykom wystarczy 1 godzina, którzy tego programu nie znają, prawda? Proszę państwa, jak patrzę się na Wojtka, to zawsze go znałem z długimi włosami. Takie miał włosy długie. Mi się wydaje, że rozmawiam zupełnie z kimś innym. No. Drodzy Państwo, to był przypadek, bo ja słuchałem muzyki i tutaj miałem takie, tylko takie boczki, tak, ale ta maszynka pojechała za wysoko i musiałem niestety ściąć wszystkie włosy. Bo ja kiedyś Państwu, ja kiedyś Państwu mówiłem, ale że... włosy odrosną, to akurat... Tak, odrosną. Odrosną. Mnie jakoś nie mogą. Ja Państwu mówiłem kiedyś, że długowłosi się dzielą na 3 kategorie. Pamiętacie Państwo? Długowłosi, 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 krótkowłosi i długowłosi, łysi. O. A my z Andrzejem Hulewiczem bardzo nie lubimy tu przyjmować łysych, tak? Nie lubimy łysych. No. Pech. No ale dobra, wróćmy do muzyki. Zrezygnowałeś z tej kariery takiej, że będziesz cały czas na tym klarnecie grał i wszyscy będą zachwyceni, a popularyzujesz tą muzykę na całym świecie. Staram się popularyzować, ale jednak zawsze utrzymać jakiś taki poziom, prawda, który jest zadowalający i satysfakcjonuje wszystkie strony. No tutaj mieliśmy przykład z panem Malickim też, to 2 tygodnie temu, jak tu grał. Też wczoraj czytałem w Angorze wywiad z nim i pyta dziennikarz go, dlaczego pan rezygnuje z tej klasycznej muzyki, pan jest wirtuozem. No tak, ale ten wirtuoz to do ilu dotrze? A ja docieram do mas, mówi, nawet przez tą telewizję. To... I ta muzyka poważna nagle staje się popularna. Przepraszam, Podobnie powiedział Rostropowicz, bo zapytano go, dlaczego zaczął dyrygować i zrezygnował z kariery świetnego wirtuoza. Aha. To była młoda redaktorka w Nowym Jorku, on powiedział, proszę panią, jeśli jedzie pani na koncert i widzi pani orkiestrę, to widzi pani tak, 1, 2, 3, 4, 5, $300. Jeśli pani widzi solistę z wiolonczelem, tak jak ja gram solo, to widzi pani 100, 200, 300, 400, $3000, a jeśli dyryguje, to jest 1 tysiąc, 2 tysiące, 3 tysiące. Dlatego zmienił fach. Dobra, dobra. Ważny moment w karierze pana Wojtka Mrozka, unikalnego muzyka. Zacząłem o tym, że się poznaliśmy 8 lat temu, ale ja już widziałem go kiedyś, dawno temu, 20 parę lat temu w telewizji, jak on grał na klarnecie. Coś nieprawdopodobnego. Byłem tak zauroczony tym i pamiętałem, miałem to cały czas w głowie i byłem strasznie szczęśliwy, jak go zobaczyłem tutaj. Byłem tak uszczęśliwiony, że nie wiesz. No to fajno. Przepijemy to, co? Tak, oczywiście. Malutkiego. I teraz, proszę Państwa, co to jest ten klarnet? Bo przyszedł Wojtek z klarnetem, a ja to sobie czytałem, tak. Klarnet
wynosi muzykę, czy tam ton, od E brzmiące D, gdyż klarnet jest instrumentem transponującym do G3. Nie wiem, czy to tak się czyta. Są też możliwości wykonania wyższych dźwięków aż do C4, nawet wyższe, ale tylko przez muzyków z dużym doświadczeniem. Skala klarnetu basowego B wynosi w zależności od odmiany od S mały lub od C duży do C3. Istnieje też kilka innych, rzadziej niższy E do E1 w ciemnej barwie dramatycznym. Ale co ja będę Państwu mówił, Państwo to doskonale znają chyba, tak? Jeśli no jasne, że o klarnet tak. Chodzi. Tak, na pewno znacie. Powiedz, co to ten klarnet i dlaczego Ty się tak w nim zakochałeś? Pokochałem ten instrument, kiedy słuchałem po raz pierwszy jako młodzieniec, kilkunastoletni Benny Goodmana. On miał cudowny dźwięk na klarnecie, bardzo, bardzo ciepły, dobrze brzmiący i zainteresowała mnie ta barwa, po czym rozpocząłem po prostu naukę na tym instrumencie i gram na nim do dzisiaj. Stał się jakby takim moim przeznaczeniem. Zawsze mam go ze sobą i na każdym koncercie, nawet jeśli dyryguję czy robię coś innego, to zawsze 2-3 utwory staram się zagrać, żeby mieć cały czas kontakt. Nie wyjść z prawy, dokładnie. Więc no, jest to instrument, który ma kilkanaście otworów, kilkanaście klap. No, dla mnie już jest niezwykle prostym instrumentem. Zastanawiam się, dlaczego no wciąż na nim 11 gram. 11 tak. Klap. Ja mam do czynienia często z jedną klapą i mam kłopoty. No właśnie. No po prostu poświęciłem Państwo bardzo też? Dużo czasu. Z jedną klapą, tak? Jaka popularyzacja tej klapy. Cóż można powiedzieć? No można, instrument jest bardzo ciekawy, dlatego że można na nim grać przeróżne rodzaje muzyki. I to jest właśnie najciekawsze w tym instrumencie. Jest bardzo bliski do głosu ludzkiego. Można grać klasykę, można grać muzykę współczesną, można grać muzykę swingową, można grać muzykę taką jak Akrybil grał, czyli przeboje, można grać muzykę tango. Właściwie wszystko można. Ale on grać. Często solowe partie. Klarnet jest zazwyczaj instrumentem orkiestrowym, natomiast ja nigdy nie myślałem o tym, że będę grał w orkiestrze. I od samego początku, kiedy już zacząłem grać na instrumencie, mówiłem, że będę grał tylko i wyłącznie solistycznie, z czego moi profesorowie zawsze się śmiali, że to niemożliwe. Przed pandemią chyba była taka impreza, gdzie ty grałeś sing, sing, sing. To było tak, dzisiaj też to będzie. Tak? To jest Louisa Primy, a wielki hit i dzisiaj orkiestry Benny Goodmana. Będzie. Tak, dzisiaj będzie, tak. Proszę Państwa, to jest naprawdę super utwór. Jak się człowiek zetknie z tym utworem, no to jest magiczne. Powiedz o tym Benny Goodmanie, bo kochasz mnie. Benny Goodman był klarnecistą, który uczył się oczywiście u profesora klasycznego klarnetu, czyli klasycznego brzmienia, muzyki klasycznej, ale od samego początku interesował się muzyką Dixielandową, gdzie wyrastał właśnie w Chicago. I zawsze, kiedy chodził na zajęcia, to ten profesor wiedział, że on gdzieś tam po restauracjach, po klubach gra i mówi: Benny, don't be that way, nie tędy drogą. Kiedy już był świetnym muzykiem, zrobił kompozycję Don't Be That Way, którą również nagrałem na płycie. I pokazał, że jednak ta droga była jak najbardziej właściwa i był twórcą stylu, który historia muzyki nazwała muzyką swingową. Muzyka swingowa to nie jazz, tak jak mówił Benny Goodman, a muzyka taneczna. On grał całe życie muzykę taneczną i jako lider ze swoją grupą, ze swoim big bandem był 32 lata w trasie koncertowej, proszę sobie wyobrazić. Mało która gwiazda muzyki pop, nawet ta największa w dzisiejszych czasach, nie ma tak długiej trasy koncertowej, jak miał Benny Goodman. No, dla mnie jest absolutnym wzorem. Ja już to zauważyłem, ale ludzie się kochają w nim, drą szaty. Rzucają biżuterię pod nogi w ogóle. Biżuterię, tak, biżuterię. Tu jakoś nikt nie rzucił jeszcze, ale mamy drugą część. Panie mogą się tak wykazać tutaj. Tak? Jak najbardziej. Ale co my z tą biżuterią zrobimy? Teraz nie idzie na rynku. Wojtek, jeszcze jedno pytanie, dobrze, które zadaję tutaj zawsze artystom, jak są przy tym stoliku. Pierwsze oczywiście pytanie to, czy pijesz? Tak, oczywiście. Tak, no, codziennie piję butelkę wina i butelkę whisky i jednego szampana. Ale to nieźle. Dobre wyniki. Natomiast zadaję pytanie i tancerzom, tu była niedawno pani Krzysztoforska, prima balerina Teatru Wielkiego, był pan Pańtak, dyrektor i tancerz Kieleckiego Teatru Tańca i tacy ludzie związani ze tą sztuką i mówię, no co zrobić, żebyśmy my kochali ten taniec wtedy, a teraz żebyśmy kochali tą muzykę, przecież ty jesteś cały przesiąknięty muzyką. Dla ciebie jest najważniejsze, jak ty jedziesz z tej Bydgoszczy do Warszawy czy gdzie indziej,
to cały czas myślisz i słuchasz, to nam mówisz, że nawet przy tej czuprynie cię trafił. Poniosło, tak. Tak. Jak to jest? Co ty byś powiedział tym ludziom tutaj? To kochajcie znaczy, muzykę, ale znaczy, jak? No. To znaczy muzyka bezspornie uczestniczy w życiu nas wszystkich i ma bardzo duże znaczenie w naszym życiu, bo przecież lubimy je słuchać. Relaksuje muzyka. Rozwija, uczy logiki, poprawia pamięć. Poprzez słuchanie muzyki czytałem kiedyś, że wydziela się duża ilość serotoniny, więc mamy takie uczucie szczęścia, prawda? Uśmiechamy się. Ktoś powiedział, że muzyka łagodzi obyczaje. Ale dla ciebie też to wszystko to znaczy. Dla mnie to też wszystko znaczy. Ja zawsze muszę czegoś słuchać. Słucham zawsze ciągle nowych rzeczy. Tak? Nie zamykam się tylko w muzyce klasycznej, czy współczesnej, czy w swingowej. Słucham bardzo dużo muzyki. Słucham też różnych piosenkarzy, różnych wykonawców, twórców, po prostu całe szerokie spektrum muzyki. A co byś nam radził, żebyśmy co robili, żeby tak na co dzień, żeby jeszcze się zbliżyć, żeby bardziej poznać tą muzykę? Myślę, że warto byłoby śpiewać pod prysznicem, na przykład z Frankiem Sinatrą. Ale kiedyś, kiedy miałem taki koncert gdzieś w Ameryce, nie pamiętam w jakim mieście, powiedziałem, że dzisiaj rano, drodzy Państwo, śpiewałem z duchem Franka Sinatry. Oni, jak to możliwe? No, Frank Sinatra w radio, a ja pod prysznicem. Tak. Nie lubię takie żarty, tak. No my ciągle szukamy tego klucza, żeby się bardziej zbliżyć, bardziej wykorzystać tę okazję, która jest nam dana przez opatrzność. Jest ta muzyka, ale czy my dostatecznie bierzemy tę radość płynącą z tej muzyki, tą moc, którą ona może nam dać? Jak ja widzę, jak obserwuję tutaj artystów, jak z niektórymi się rozmawia, to widać, że oni naprawdę kochają to mocno i rozumieją to bardziej niż ci, którzy z muzyką no, profesjonalnie nawet nie mają wspólnego, chociaż są amatorzy, nie muzycy, którzy też są fanami muzyki, ale z reguły jednego rodzaju tylko. Tak, no w muzyce można się zatopić. Kiedy jest się na scenie, to pierwsze minuty są takie jeszcze, bym powiedział, takie bardzo oficjalne, a później artysta już właściwie nie wie, czy publiczność jest na sali, czy jej nie ma. Po prostu jest w muzyce i wtedy tworzy tą muzykę. To są bardzo dobre koncerty. Poza tym no, muzyka jest moim zdaniem dlatego ważna, że nie robi nikomu szkody. Jest właściwie tylko dobrem płynącym, także mamy wspaniały zawód, ja też zadowolony jestem. Musimy ją kochać. Mam zawód, który nikomu nie robi żadnej szkody, prawda? No robię tylko dobre rzeczy. Ale tobie to podróżowanie pomogło na przykład znajomość języków, bo ty znasz bardzo dobrze i niemiecki, z tego co wiem, i angielski, bo siedziałeś i w Stanach. Znam też ukraiński, ukraiński? No, hiszpański, troszeczkę włoski, tak. Szkole te języki, cały czas szkole się w językach. No widzicie Państwo, coś nieprawdopodobnego, czyli muzykom przydaje się, którzy tak. Tylko język muzyczny znają, przydaje się także znajomość języków. No jest to podstawą, bo jeśli jedziemy na przykład do Ameryki Południowej, no warto znać trochę hiszpański, prawda, żeby wiedzieć, co o tobie mówią, prawda, muzycy dookoła. Ale przydałaby się taka znajomość też politykom, co? Oj, przydałaby się, zwłaszcza w ostatnich godzinach, tak. Dobrze, ale nic o polityce, proszę Państwa, nic. Wojtek Mrozek, artysta, naprawdę wielki, dusza artysty, gra na klarnecie lepiej niż sam klarnet. To na pewno tak. Zaraz pokażę, jak dyryguje. Życzę Państwu wspaniałego wieczoru. Ja również. I do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.